Dzień dobry, dzisiaj jest 4 sierpnia i w książeczce z Biblią na co dzień znajdujemy dwa fragmenty. Pierwszy z Księgi Kaznodziei Salomona z 5 rozdziału 1 wiersza. Nie bądź prędki w mówieniu i nie twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele. I drugi fragment z Ewangelii Mateusza. To słowa Jezusa zapisane w 7 rozdziale, 1 wierszu. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Pierwszy tekst mówi nam o mądrości wypowiedzi i zawiera przestrogę przed pochopnymi i bezrefleksyjnymi wypowiedziami. Bóg, w którego wierzymy i którego obecność odczuwamy w naszym życiu, nie tylko słyszy nasze słowa, ale także widzi nasze serca i intencje. W cytowanym fragmencie Bóg przypomina nam, że słowa mają moc. Moc kształtowania naszych relacji, ale też wpływają na nasze życie. Pochopne ich wypowiadanie może prowadzić do błędów, zranień, a także wpłynąć na naszą relację z Bogiem. Kiedy jesteśmy zbyt szybcy w wypowiadaniu słów, możemy narazić się na różne sytuacje, które później będą wymagały naprawy i przepraszania. Przypomnijmy sobie chociażby historię Piotra, który zapewniał Jezusa podczas ostatniej wieczerzy o swojej lojalności. Jednak w krótkim odstępie czasu zdradził go aż trzykrotnie. Gdyby Piotr był bardziej roztropny, powściągliwy, mógłby uniknąć bólu i żalu, jaki później przeżywał. W dzisiejszym szybkim tempie życia łatwo jest wypowiedzieć coś impulsywnie, bez głębszej refleksji, co może prowadzić do nieporozumień, urazów albo konsekwencji, których potem będziemy żałować. Warto więc być bardziej świadomymi tego, co i jak mówimy. Drugi tekst to wypowiedź naszego Zbawiciela. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jezus przypomina nam, byśmy nie oceniali i nie osądzali innych, na przykład na podstawie ich wyglądu, czy zachowania, albo poglądów. W Nowym Testamencie znajdujemy kilka przykładów, w których Jezus uświadamiał swoim słuchaczom, że osądzanie jest postawą krzywdzącą. Wystarczy wspomnieć chociażby kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Faryzeusze i uczeni w piśmie przyprowadzili ją do Jezusa, mając już wyrobiony osąd i w gotowości do tego, by wydać na nią wyrok i ukamienować. Jezus uświadomił im, że nie ma ludzi bez winy, że także oni popełniają błędy. Dlatego nie mają prawa jej oceniać. Drugą postacią, którą warto wspomnieć, jest Zacheusz, który był celnikiem i uchodził za grzesznika w oczach ludzi. Jednak Jezus, zamiast go osądzać, odwiedził go w jego domu i okazał miłość oraz zrozumienie. Tak samo i my powinniśmy być bardziej wyrozumiali, empatyczni wobec innych. Zamiast oceniać, możemy spróbować zrozumieć ich historię i drogę życiową. Być może jak kobieta czy Zacheusz także potrzebują wsparcia i miłości, aby zmienić swoje życie. To niezwykle aktualne w naszej codzienności, a szczególnie kiedy myślimy o mediach społecznościowych. Często obserwujemy, a czasem na własnej skórze doświadczamy ostrego osądzania, na przykład wypowiedzi, wyglądu, opinii politycznych czy przekonań religijnych. Widzimy także w naszych postawach, jak łatwe jest wytykanie błędów innym. Na dłuższą metę takie ocenianie, osądzanie może prowadzić do podziałów między ludźmi i wzmacniania istniejących uprzedzeń. Tymczasem my, jako chrześcijanie, mamy możliwość być wzorem miłości i akceptacji, a nie osądzania. Jezus podkreśla, że nasze osądy wobec innych mogą obrócić się przeciwko nam samym. Zamiast ich oceniać, Jezus zachęca nas do podejścia pełnego miłości. Warto zauważyć, że każdy z nas ma swoje przecież własne historie i wyzwania, z którymi się mierzy. Dlatego też powinniśmy być bardziej empatyczni i wzajemnie się wspierać. Wczytując się w te dwa fragmenty, widzimy, że dzisiejsza rzeczywistość wymaga od nas jeszcze większej świadomości tego, jakie słowa wypowiadamy i jakie są nasze relacje z ludźmi. Dlatego warto dbać o to, aby to, co publikujemy, było rzetelne, sprawdzone i aby nikogo nie obrażało. Rozwaga w wypowiedziach oraz miłość wobec innych mają znaczenie w naszym chrześcijańskim życiu i komunikacji. Bycie bardziej otwartymi na innych, próba zrozumienia ich perspektywy i historii może pomóc w budowaniu
otwartego i harmonijnego społeczeństwa. Módlmy się, abyśmy zawsze pamiętali o mocy naszych słów i o szacunku dla innych, ponieważ to właśnie dzięki temu możemy pielęgnować wzajemną więź i wypełniać nasze życie miłością do Boga i ludzi. Amen.